podziemnej sali koncertowej browaru zamkowego Cieszyn rozbrzmiewały w sobotni wieczór utwory Johna Portera. Artysta wystąpił solo, zabierając licznie przybyłych fanów w muzyczną podróż. Był to niezwykle intymny i kameralny koncert, podczas którego Porter zaśpiewał swoje największe przeboje, ale również najnowsze kawałki. Pracuję na nowej płycie solowej, jednocześnie pracuję na wspólny projekt z Wojtek Mazolewski. I zobaczymy, co wyjdzie z tym wszystkim. To jest bardzo dobra okazja spróbować nowy materiał, jeżeli gra taki koncert. Zobaczyć, jak jest reakcja ludzi, czy coś idzie, czy nie idzie. Mhm. Prześledziłam też pana twórczość, począwszy tam od tego pierwszego albumu, który się ukazał, do tego ostatniego. Chyba największym zainteresowaniem cieszyły się te z Anitą Lipnicką. A ja wiem. On był bardziej taki w medie, prawda, medialnie osobą. Tak, i bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że mogliśmy trzy płyty razem robić, nagrywać, przepraszam. Ale była tam i platyna, i dwa razy złote płyty? Tak. Znaczy w drugiej płyty też powinien być platynowy, ale nagle chyba dwa dni przed liczenie ilości sprzedaży, oni zmienili zasady po prostu i no i nie nadążyliśmy, ale nieważne. To jest ważne, że te płyty są, a że jest jakiś kawałek metalu do tego, to jest nieważne mimo wszystko. A pana prywatnie, taki album, z którego jest pan najbardziej dumny? Zawsze jestem dumny z następny. Nie, jestem bardzo dumny z ostatniej Back in Town czy nawet Honey Trap. To są, uważam, bardzo dobre, wartościowe płyty i jestem dumny z nich bardzo. I będę bardzo dumny z następnej, co naprawdę będzie zajebiście, co zobaczycie. Ale będzie jakaś taka różnica pomiędzy tym, co dotychczas pan tworzył, czy to jakaś taka kontynuacja? Trochę będzie inaczej. Aha, czyli w takim cięższym klimacie, tak? Nie w cięższym klimacie. Bardziej taki jak kobiety, które dobrze znam, powiedziały, że już zrobiłeś płytę dla facetów, teraz czas zrobić płytę dla kobiet. Czyli po prostu bardziej niestonowanie, bardziej poetycki, w ciemną stronę. Na razie mam tak tytuł roboczy Dark, czyli ciemno, ciemny i ciemniejsze. Nie lubię tak mówić, ale może bardziej w stronę Leonard Cohen, coś takiego szukam. W rozmowie z naszą redakcją John Porter mówił o tym, co irytuje go w Polsce, o rozwijającym się rynku muzycznym i nowej płycie. Jak pan ocenia rynek muzyczny tutaj w Polsce? Nie, coraz lepiej, to zależy, co się słucha. Ogólnie uważam, to jest bardzo, bardzo dobre, bardzo się rozwija teraz. Czeszty nie mógł się bardzo rozwijać przez ustrój polityczny. Mamy nadzieję, że teraz można się rozwijać, zobaczymy. Disco polo zawsze będzie, ale mimo wszystko każdy kraj ma swój taki okropny dźwięk, co nie da się słuchać, każdy kraj. Czyli to mnie nie razi mimo wszystko, jak nie jest używany jako broń polityczny. Ale nie, uważam, to jest bardzo pozytywne wszystko, co się dzieje muzycznie. Teraz to młodzieży, ładnie śpiewam po angielsku, jest taki globalny wpływ muzyczny na wszystko. Teraz nowocześnie muzyka polska nie znaczy wpływ góralski albo coś takiego. Po prostu jest na światowy poziom i bardzo się cieszę z tym. Tutaj w Cieszynie mamy wielu takich artystów właśnie zainspirowanych muzyką góralską, bliskość gór. Jak to pan wspomniał właśnie o tym regionalizmie, o tych górach. Fajnie jako fajnie, ale po prostu jest różnica między inspirowaniem przez i folkloru, prawda? Jest, i mimo wszystko trzeba utrzymywać jakiś poziom artystyczny. No tak, no to jest najważniejsze. Pan już tutaj... Wybrnijmy z tego. Pan już 40 lat blisko w Polsce, tak? Mieszka? Nie wiem, już nie liczę. Nie liczy pan? Nie. Jak się panu mieszka w Polsce? Ja gdzieś wyczytałam, że ostatnio Polska pana trochę irytuje. Tak jak bardzo wiele ludzi, tak. Jest, jeżeli mogę mówić prosto z mostem, tak, to jest mi bardzo przykre, co się dzieje teraz. Ja nie chcę przeżyć kolejny stan wojenny albo coś takiego. Człowiek myślał, że już osiągnęliśmy coś razem ze mną.
I teraz znowu wycofujemy się, nie wiem dokąd, to jest jakiś, nie rozumiem tego, to jest najgorsze, nie rozumiem i nie rozumiem kraje, gdzie nie ma opozycji politycznej i opozycji właśnie w Polsce teraz jest dzięki kobiety i to jest wielka siła teraz, to samo jak czarny protest, wszystko, to jest wszystko przez kobiety, czyli trzeba szanować kobiety i posłuchać, co oni mówią, bo faceci okazały się dziady albo dzidy. I płyta teraz dla kobiet. Tak jest, to zasłużyli na to. Panie, zasłużyły. A to zastanawiał się pan, żeby opuścić może Polskę? Nie ciągnie pana, nie wiem, do Anglii z powrotem? Nie, do Anglii nie. Nie wiem, bo może powinniśmy mieszkać obok. Jest trudno powiedzieć, bardzo kocham Polskę, bardzo kocham Polaków. Zobaczymy, jak się rozwija wszystko. Zobaczymy. Nie wiadomo. Ale trochę szkoda pewnie. Macie parę kroków i już jesteście w Czechach. No. No właśnie, chciałam zaproponować. Może tutaj czeska strona? Czemu nie? Czemu nie? Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.